Tak, że no, no przecież tyle rzeczy one nie dostały od Dawida. Zbliża się dzień zaliczny, dzień 1 listopada w tradycji kościelnej, Dzień Wszystkich Świętych, ale te oba święta, te szczególne dni mają także swoje odwzorowanie, można powiedzieć, w polskim kalendarzu obrzędowym. To nie mniej, nie więcej, tylko dziady. Dziady rozumiane nie tylko jako pewien pradawny obrzęd, który rejestrował jeszcze Adam Mickiewicz, ludzie jemu współcześni w XIX wieku na terenach Litwy, czy raczej może bardziej dzisiejszej Białorusi. To także, jak próbują nas przekonać rozmaici badacze kultury, antropologowie, literaturoznawcy, znawcy teatru, rytuału, pewna znacznie szersza tradycja kulturowa, która obecna jest jakoś szczególnie i szczególnie naznacza polską kulturę, naznacza ją czym? No właśnie, treściami żałobnymi, tonem żałobnym, ale także specyficzną obrazowością. Obrazowością, która związana jest z powrotem umarłych. Dlaczego umarli wracają? Dlaczego powinniśmy się tej tradycji przyglądać? Czy ona dzisiaj ma jeszcze jakieś żywotne znaczenie? A może właśnie jest tak, jak twierdzą krytycy tej tradycji, że to raczej pewien zmurszały gmach kultury, który powinien runąć, bo żyjemy w czasach zupełnie innych i to, co tworzyła wyobraźnia romantyczna, dzisiaj nie powinno władać naszymi umysłami. O tym będę rozmawiał z moimi gośćmi. No, zacznijmy od próby pewnie scharakteryzowania, ale pokrótce, tego, czym jest ten szczególny związek polskiej mentalności, polskiej pamięci zbiorowej pomiędzy obrzędami uczci zmarłych, pomiędzy dziełami kultury, a także pomiędzy historią, bo o nią także chodzi. Pan doktor Przemysław Takowicz. Makarony. No niewątpliwie jest tak, że mamy od XIX wieku, kiedy polska kultura zaczęła się zmagać po pierwsze z doświadczeniem traumatycznym, jakby nie było zaborów, po drugie z dziedzictwem racjonalistycznej cywilizacji czy kultury wieku XVIII, oświecenia. Mamy pewien bardzo duży zasób treści, które się właśnie po pierwsze z obecnością świata nadprzyrodzonego, jego stałym kontaktem, przenikaniem się ze światem żywych, światem materialnym, jako jeden z głównych tematów literatury romantycznej. A po wtóre mamy oczywiście pytanie o obecność wśród nas, a przede wszystkim w kulturze, postaci przodków, jako tych, którzy są jakimś emblematem wielkiej, godnej pamięci historii zbiorowości. To tymi dwoma torami się będzie. No właśnie, bo ten obrzęd dziadów, który przedstawiony jest w arcydramacie Adama Mickiewicza, obrzęd ludowy, obrzęd pochodzący, czy jakby pielęgnowany przez niskie warstwy społeczne, został nasycony w okresie romantyzmu znacznie istotniejszą treścią. Przedostał się do kultury wysokiej, później w niej trwał właściwie do czasów współczesnych, bo to jeszcze na przykład teatr Tadeusza Kantora, a jeszcze nawet później realizacje takiego w dziedzinie teatru, przynajmniej należące do takiego nurtu teatru po grotowskim, czyli takiego teatru antropologizowanego, można powiedzieć. No ale jednocześnie ten cały obrzęd związany jest z bardzo silnie z historią. Doktor Mikołaj Mirowski. Na czym polega ten związek dziadów z historią Polski? Kurka, 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 kurka,
rozumianego, wpisuje się w tradycję nieustającą i wiekowieczną. Wpisuje się w ogóle w narodziny nowoczesnego narodu. Romantyzm idzie w parze z tym. Później już w okresie końca XIX wieku ten romantyzm ma być przeżywany. Takim reinterpretatorem tego jest na przykład Roman Dmowski, ale przez dłuższy czas XIX wiek to te nigdy idą w parze. I ja bym powiedział, że to złączenie jakby jest dalej trwa w XX wieku. Oczywiście nie sprzyja historia, a może inaczej sprzyja historia właśnie temu, żeby ten lid romantyczny był obecny. No dlatego, że historia Polski jest historią tragiczną, jest traumatyczną. Wydarzenia, które naznaczają naród i to wchodzi jakby naturalnie w tą taką eschatologię romantyczną. Dlatego ja chciałbym stwierdzić, nie wiem czy tutaj interlokutor się ze mną zgodzi, że paradygmat romantyczny wciąż jest obecny, dlatego że tą historię mamy nieprzerobioną, nieprzepracowaną. PRL był taką zamrażarką, która nam nie pozwoliła wielu rzeczy nawet właśnie opłakać, jeżeli mówimy o tradycji umarłych. Historia Polski jest tym naznaczona. Oczywiście przede wszystkim historia związana z II wojną światową, bo to jest jakby to najbardziej traumatyczne i dojmujące wydarzenie. Ale jednocześnie mamy w polskiej kulturze taką tradycję tych, którzy się z tej wielkiej, no można powiedzieć, z tej obrzędowości związanej z dziadami naśmiewali. To są ci, którzy kpili sobie z legendy romantycznej, kpili sobie z patosu romantycznego, albo też uważali, że on jest dla polskiej kultury destrukcyjny, że ta romantyczna martyrologia staje naprzeciw naszym dążeniom ku nowoczesności, ku budowie społeczeństwa współczesnego i tak dalej, takiego prawdziwie zbliżonego do tych wzorców zachodnich, które były pożądane. Czy to jest druga część prawdy o tym micie romantycznym i o dziadach? Ja bym powiedział tak, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, ponieważ nie sprowadzałbym w ogóle dziadów jedynie do części trzeciej Mickiewiczowskiej, czyli tej, w której wchodzi w ogóle zagadnienie polityczności jako treść, czy historyczności jakiejś, prawda? Mamy dwie fazy romantyzmu polskiego, najprościej mówiąc, prawda, przed powstaniową i po powstaniową. Dziady, część druga i czwarta, pojawiają się w polskiej kulturze wtedy, kiedy jeszcze Mickiewiczowi przez głowę nie przejdzie, że będzie za chwilę autorem utworów o charakterze martyrologicznym, odnoszącym się do martyrologii tej wspólnoty, z której się wywodzi. W związku z tym zwróciłem uwagę jakby na dwa aspekty, znaczy myśląc, że trochę zbyt prędko przeszliśmy do tego drugiego. Otóż nauka płynąca z mickiewiczowskich dziadów, bo przecież oczywiście obrzęd jest ludowy, jest jakoś obecny w doświadczeniu Mickiewicza, jego współczesnych, jako ślad przeszłości, ale przecież nie jako coś, co jest odprawiane wszędzie i jako rytuał, który się zna. I jednak Mickiewicz w dużej części ten rytuał literacko tworzy. Natomiast taka rzecz najważniejsza, którą chciałem powiedzieć. Podstawowe przekonanie człowieka XIX-wiecznego, ale przecież nie tylko XIX-wiecznego, również można by rzec zwyczajnie chrześcijanina o tym, że istnieją dwa światy. Że są one w pewien sposób komplementarne. Co więcej, że ten drugi, którego nie widać, którego w normalnych warunkach, jest światem ważniejszym, znaczy taki, który uzasadnia ten świat tutaj. W związku z czym pierwsza nauka, która wiąże się z dziadami, jest taka, że może nie jesteśmy najważniejsi. A powtórę, że
że może tym, co najistotniejsze, może nam się przydarzyć, ale nie zawsze, bo przecież tego Mickiewicz też nas nie uczy. Wtedy, kiedy jest po temu właściwa chwila, to jest kontakt z tym światem nadprzyrodzeniem, otwarcie jakiegoś mostu. I to się oczywiście z tymi właśnie problemami, o których pan redaktor powiedział, czyli przekleństwa, czy błogosławieństwa, czy po prostu faktu polskiej historii. No ale jak to jest świat, bo skoro mówimy o tych dwóch światach, tym drugim, tej przestrzeni poza światem żywych, to czy to na pewno jest świat wyobraźni chrześcijańskiej? W końcu ci, którzy zamykają się u Mickiewicza w kaplicy w drugiej części Dziadów, mają odprawić obrzęd świętokradczy. Robią to w tajemnicy, nie tylko przed, no chyba przede wszystkim przed wzrokiem oficjalnych czynników kościelnych. Chcą się schronić w kaplicy, żeby nie być widocznymi, i tam wywołują duchy wbrew, jak to zresztą Mickiewicz formułuje we wstępie do Dziadów, wbrew woli oficjalnego kościoła. Więc jak to jest z tą metafizyką Dziadów? Ja proszę mi pozwolić na trochę uciec od tego wątku, dlatego że no nie czuję się jakby najbardziej tutaj kompetentny, zwłaszcza, że jestem w parze z Przemysławem Dakowiczem, ale powrócę do tego wątku martyrologicznego, czy jakby no, tego drugiej części, czy słowo oczywiście, dlatego że to się nakłada na to takie słynne też arcypolskie pytanie, czyli bić się, czy nie bić, jakby suma wszystkich nieudanych powstań, przecież to nie były tylko powstanie, nie były tylko powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, ono powraca wraz z kolejnymi tragicznymi pokoleniami po polskiej historii i to się nierozerwalnie nakłada. I to, co powiedziałem wcześniej, że nie mieliśmy okazji opłakać tragiczne ofiary polskiej historii XX wieku, czy początku XX wieku, II wojny światowej, okresu PRL-u, nakłada na nas taką niekończącą się ranę, która dopiero teraz jest możliwa do zbadania, do przedyskutowania, do opłakania. Dlatego ta historia, czy ten paradygmat romantyczny, on wraca. Dlatego, że chociażby takie wydarzenia jak zbrodnia katyńska, czy rzeź wołyńska, o której teraz dzięki filmowi Smarzowskiego mówimy, to są przykłady nieopłakanych ofiar. I jeżeli mówimy o Dziadach i mówimy tutaj o tym, co wcześniej mówił Przemysław Dakowicz, to przecież jest to, żeby pogodzić się z własną historią, żeby przede wszystkim móc przepracować ją, zanurzyć się do końca z tej śmierci, po to, żeby później po prostu wrócić do życia. Koniec, kropka, jest kropka. A my tej możliwości jak zanurzyć się za pomocą jakich instrumentów, to pytanie staje przed nami, stąd to pytanie także o metafizykę. Czy jest pytanie o obrzędowość i o to, czy na przykład tylko ujście chrześcijańskie, tradycja chrześcijańska ma być tym jedynym narzędziem, żeby to zrealizować. W gruncie rzeczy spleceni jesteśmy połączeni jakimiś więzami, których w ogóle nikt nie powinien chcieć zdejmować. One są po prostu przyrodzonymi cechami ludzi, którzy i doświadczeniem ludzi, którzy tutaj mieszkali razem i pod pewnymi względami razem doświadczyli największej traumy, jaka myślę w tej części świata kiedykolwiek się wydarzyła. Zresztą ja tylko dodam, to jest też idealny przykład, że polityka czy historia Izraela jest również naznaczona w tym względzie tymi samymi problemami, co polska historia. I problem Holokaustu, czy problem pogodzenia się z tragedią Shoah jest wciąż obecny w Izraelu, dlatego że mimo, że to było państwo, które nie miało PRL-u, czy nie miało tej zamrażarki, to na przykład skala tej tragedii i pewna taka problem, że tworzymy nowe państwo, prawda, wokół wojny, narzucało, że ten problem też wciąż dla nich jest obecny i też nie jest do końca opłakany, dlatego że on powraca. I tutaj polityka polska i żydowska jest do siebie bardzo podobna, bo to jest podobieństwo traumy. Traumy, która jest tak niewyobrażalna, że ona nie daje się przepracować. Zaczynamy do tego wątku, wrócimy, ale na razie zapraszam na najważniejsze informacje.
Informacje dnia w skrócie. Minęła 18.30, Paulina Łukawska, zapraszam. Umowa CETA o wolnym handlu Unii Europejskiej z Kanadą, która jutro ma być podpisana w Brukseli, jest szkodliwa dla Polski, powiedział prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział, że jego partia złoży w przyszłym tygodniu w Sejmie wniosek o debatę nad ratyfikacją tej umowy. Kosiniak-Kamysz powiedział, że CETA to umowa, która zaszkodzi polskim konsumentom, rolnikom, małym i średnim przedsiębiorcom i że to śmiertelne zagrożenie dla polskiego rolnictwa indywidualnego. Może ponadto przyczynić się do sprowadzenia GMO do Polski. Kilka sejmików wojewódzkich, m.in. województwa mazowieckiego i małopolskiego, przyjęło już stanowisko w sprawie CETA. Kosiniak-Kamysz powiedział, że chciałby, aby inne regiony również zabrały głos w sprawie CETA i wspierały w tej sprawie PSL. We wschodnich dzielnicach Paryża, tradycyjnie zamieszkałych przez wielonarodową i biedniejszą część mieszkańców, pojawiły się obozy namiotowe. Koczuje w nich około 3000 uchodźców. Choć władze stanowczo zaprzeczają, większość mieszkańców Paryża łączy pojawienie się nielegalnego koczowiska z likwidacją obozu koło Calais. Na granicy 10 i 19 dzielnicy w tym tygodniu pojawiły się setki nowych namiotów, powiedziała Eloise Marie z pozarządowego centrum Gościna i Pomoc Uchodźcom. Te trzy obozy dosłownie implodowały. Liczba ich mieszkańców wzrosła o co najmniej 1/3 wraz z likwidacją obozów w Calais w ciągu 2 dni z 2000 do 3. Władze Paryża są kompletnie nieprzygotowane do tej sytuacji. Ratusz Paryża przyznał, że większość z mieszkańców nowych obozowisk pochodzi z Sudanu. Właśnie Sudańczycy stanowili większość z 6000 osób ewakuowanych z tak zwanej dżungli. Mieszkańcy okolicznych dzielnic skarżą się na gwałtowny wzrost przestępczości oraz skandaliczne warunki sanitarne panujące na ulicach. Tymczasem prezydent François Hollande, który odwiedził jeden z ośrodków dla uchodźców w zachodniej Francji, zapewnił, że władze nie dopuszczą do powstania kolejnych obozowisk na wzór dżungli. Grupa zapaleńców z Górek Wielkich koło Cieszyna chce kontynuować produkcję najlepszego na świecie w swojej klasie szybowca Zianę. W Ustroniu odbyło się uroczyste przekazanie praw autorskich przez rodzinę słynnego konstruktora Bogumiła Borysia. Spotkanie w gronie konstruktorów i pilotów miało szczególny charakter, mówi prezes aeroklubu bielsko-bialskiego Leszek Matuszek. Pokazać społeczeństwu polskiemu, że chcemy odtworzyć tą dobrą markę, jaką było SZD, tradycje konstrukcji polskich, żeby to szerszemu gronu przedstawić, że jest taka inicjatywa i ma ona na celu przede wszystkim promowanie polskiego przemysłu. Polskie aerokluby zawsze opierały się na polskich produkcjach, ponieważ one były bardzo dostępne, tańszymi produktami niż szybowce zagraniczne od konkurencji. Najsłynniejszy polski szybownik Sebastian Kawa na tym modelu od wielu lat wygrywa prestiżowe zawody na świecie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. W Polskim Radiu 24 Rozpruwacz kulturalny. Rozpoczynamy drugą część rozpruwacza kulturalnego. Witam Państwa po przerwie. Przypomnę, że w studiu ze mną są goście dr Mikołaj Milewski, historyk. Skłaniam się. Oraz pan dr Przemysław Dakowicz, literaturoznawca, poeta, eseista. Dzień dobry. Rozmawiamy o tradycji dziadów w polskiej kulturze, tradycji rozumianej bardzo szeroko. Przed przerwą panowie zaczęli mówić o zbieżności, powiedzmy, polityki pamięci, czy też doświadczenia historycznego, które niesie ze sobą także później doświadczenie upamiętniania zmarłych w Polsce i w Izraelu, pomiędzy Polakami a Żydami. I pan doktor Dakowicz wspomniał o tym, że właściwie Holokaust jest z perspektywy polskiej także sprawą niezwykle ważną, którą należałoby włączyć, czy która się w naturalny sposób jakoś przyporządkowuje tej tradycji dziadów. No ale stoimy przed bardzo poważnym pytaniem, jeżeli dotykamy tematu Holokaustu, to jednak bardzo wielu badaczy, ale także artystów twierdzi, że jest to doświadczenie, które wymyka się takim romantycznym wzorcom upamiętnienia, dlatego że nawet jeżeli nie przyjmujemy tak bardzo jednoznacznie tezy o jedności, o wyjątkowości, niepowtarzalności zagłady, to jednak skala
tego, co się stało w wieku XX. Charakter tej zbrodni unieważnia wszelką wzniosłość, która obecna jest w tradycji romantycznej, która obecna jest w dziadach. Stąd należy zapytać, czy no właśnie dla XX wieku, dla pamięci o ofiarach polskich i żydowskich, często w końcu też wspólnych, mówimy o polskich obywatelach pochodzenia żydowskiego, którzy zmarli w Holokauście. Tak. Czy Żydzi obchodzą dziady mickiewiczowskie? Tradycja romantyczna.